Papież Jan Paweł II, największy z Polaków w historii Polski, powiedział w Skoczowie: Wołam o ludzi sumienia, ludzi dobrego i prawego sumienia ukształtowanego w wierze katolickiej, którzy potrafią dostrzec w tym życiu to, co jest najistotniejsze, co rozstrzyga być lub nie być człowieka. Wołał, aby tak uprawiać politykę, by nikomu nie brakło chleba na stole i dachu nad głową. Mówił, macie w Polsce wiele do zrobienia. Dodam od siebie wiele do zrobienia we wszystkich obszarach życia społecznego, gospodarczego, umacniania rodziny, bezpieczeństwa obywateli, między innymi funkcjonowania prawa w zakresie polityki rozwoju sieci handlowej w Krakowie, dużych obiektów handlowych, sklepów wielkopowierzchniowych, ze względu na brak jednolitych zasad polityki i strategii w tym zakresie, jak również szereg nieprawidłowości stwierdzonych w odniesieniu do skontrolowanych postępowań administracyjnych. Na przykład obrót nieruchomościami gminnymi przeznaczonymi pod budowę obiektów handlowych, egzekwowanie należności podatkowych, uchylanie w opinii NIK to czynniki o charakterze korupcyjnym. Te inne zadania stojące przed samorządami należy realizować z uwagi na wyprowadzanie dużych środków pieniężnych za granicę. W programie Ligi Polskich Rodzin dla miasta Krakowa kluczowym punktem jest uruchomienie gminnych i innych środków dla rozwoju firm i gospodarstw rodzinnych, które powinny stanowić główną bazę dla utrzymania rodzin i mieszkańców. Taki program mogą zrealizować tylko kandydaci z Ligi Polskich Rodzin.